Panie Kazimierze, jak tam gołębie wróciły? Wróciły, no jednego tylko co nie ma. A tak to popatrzcie, kurwa, wróciły wszystkie gołębie. Ja przychodzę, przyjeżdżam, a mówię, pójdę zobaczę, jakie te gołębie. Patrzę, kurwa, patrzą, jednego nie ma, jednego jeszcze nie ma. No nie wiem, może i dowiem, bo wiadomo o tym, że... Ale to pan miał zamknięty gołębnik, one nie mogą... Tak, jak ja puszczam, to ja zamykam gołębnik, przychodzą, oni się siedzą na dachu i ja liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, limciu, ekman, tekman, dych. Aha, wszystkie są, jednego nie ma. Jednego, no i tak jej nie ma, a tak to, kurczę, może przyjdzie, bacie, no. I to w deszcz puszczałem, pochmurno było, kurde, mówię ci, bacie, no. Wyprostowali se skrzydła, przeszły skrzydła, jeszcze ich puszczę, będzie pogoda, to oni se pójdą, kurde, wywiozę ich. Niech se jest, a gdzie będziemy jechać okazyjnie, to ja, kurczę, Madzik, specjalnie puszczę. O. Jeden biały nie. Nie, jeden biały jest, no. Ale ci mówię, no kurde, mać rewelacja, jak to mówi, rewelacaj. No, one dzisiaj mają piękną pogodę. No, ładną pogodę mają i chodzą. Nie wszystkie chodzą, nie powiem ci, bo wszystkie ci nie chodzą, bo mam kilka tych zakmiętych jego, ale macie co część chodzi, 30 chodzi. O, 30 popatrz. Piękne gołębie, kurczę, oni z Irlandii wracają, a tutaj z 50 kilometrów nie wrócą. A jak one tak tu latają wokół domu, to one daleko odlecą, czy tylko wokół domu? Lecą, człowieka, jak pogoda, to idą ku na jeszcze, a jeszcze jak jaszczą ich pogoni, to kurczę, mać, przyjdą ci za 2 godziny i przychodzą. Jeden w tom, drugi w tom, bracie, bijają się w górę. Idą, człowiek. A jak jest jastrząb, to one nie uciekają do gołębnika? Nie, w górę idą. W górę. Idą w górę i macie, przyjdą ci za 2 godziny, za godzinę. Właśnie, a się uspokoi. A jak jastrząb atakuje, to jednego czy więcej? No, on wybiera jednego, kurczę, który taki jest, wiesz, że odbija w ten i upatruje sobie i za nim. Nura zależy, jak on idzie. Jak idzie w dół, to już go ma, jak w górę, to nie bardzo. Aha. Macie. Wiesz. To on go w powietrzu łapie. Co? W powietrzu go bije. No, łapie go w powietrzu. No, ale jastrząb też potrzebuje, tak czy nie? Musi trochę mięsa zjeść. No, ale musi mieć sprytu, żeby w locie złapać ptaka. O, jastrząb gołębiastą człowieku ma spryt taki, że... No, on by z głodu zdech, jakby nie polował. On tylko te gołębie poluje, rozumiesz, ten gołębiarz, a ja mówię, nie? Bo te inne jastrzębie to co inne, ale on by z głodu zdech. Tak, no to upoluje gołębia, to mu starczy na jeden dzień, już ma, nie? Jak młode ma, to 2 razy poluje, rano i wieczorem. Ale ja tam puszczam ich, oni chodzą cały czas od rana do wieczora, kiedy chcą, to przyjdą, zawołam ich do gołębnika, chodzi, oni przyjdą, nakarmię ich, wody im jem, dam, posłuchane są, bo słuchają się, no to mówię, idziesz, o, o, patrz, idziesz, o, patrz, o, idziesz, już siadły. Chodź. No i ja zawołam, oni wszystkie przyjdą do gołębnika, bo im dam jeść, wracie, chodź. Widzisz, no. O, widzisz. Ale żony wszystkie naraz siadły, że no, jak w górze, jak tego i zawołam ich, z góry jak i koło chodzą, o wszystko nura i bzium do gołębnika i zawołam. No byłem zaskoczony, nie? Że one wszystkie naraz siadły. A jak? Zawołam ich, bracie, oni przychodzą, dostają jedzenia, dostają trochę, bracie, to zadowolone są i Kazimierz zadowolony. No. A. Tak, zawołam. Zobaczyć, jak będą patrz, o! Patrz. Trochę dostają. Patrz. Widzisz? Tu, żeby widno było, to byś widział, jakie to tu były, te zamknięte, żeby kot nie weszedł. O, siem, chodź. Patrz, widzisz? Chodź. Oni są tam. Tamte zawołam. Chodź. Ciemno jest, choć ale taki karmik to i dla kur by był dobry, one by nie grzebały wtedy. O tak. Tak. Ja go robiłem, kiedyś kurczaki by jedli.
takie, wiesz? On tu więcej nie włoży, dzioba, tylko ciup, 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 jak gołębie. Oni wejdą, razie i tyle kurtu, chodź, 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 bo ja kiedyś kurczaki jeszcze nie miał, chodź, 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 no chodź, no chodź, 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 nie stydzą, bo wiesz, bo teraz tu się obcyty tak jak opadą. Widzisz tego połowego, co puszczałem, co siadł na tym, pamiętasz? No. Tego połowego, co siadł na polu, na tym? Tak, tak. Który był? Ten połowy, o. Chodź, 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 chodź. Bracie, pierwszy przyszedł, prawdopodobnie. Pierwszy przyszedł, bracie, na tym nie ma się, kocha, ten połowy. Wiedziesz? O. Także tutaj u mnie Krzysztof Gołębniku jest, bracie, to... Mają wodę, mają to, mają jedzenie, no nie daje im tak bogato, bo wiesz, nie, chodź, 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 chodź. Boją się, bo ich się łapie, to oni się boją, a tak to oni się nie boją. Ja jestem sam tutaj, no. To oni się w ogóle nie boją. Ja im daję jeść, siądę sobie na tym, elegancko, rozumiesz, i oni sobie jedzą i się nie boją. Wiesz, a wać pan, jak ktoś przyjdzie, czy tam ja kogoś tam wezmę, nie? To już są takie płochliwe, jemu się gom dobrze wie. Wiesz, swój to swój, a już obcy to już jest inaczej. Znacie, no. Także widzisz, o, widzisz. O. Tu mam tam trochę, tu mam, choć tutaj zobaczę taką. No widzisz, także oni, to jest dobry karmik dla kur, takie powinny być. Chodź, 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 chodź. Tutaj a te tak, to są oddzielone, to te nie latają? O, oddzielone, bo tak, bo mam tu osobno samce, osobno samice. I teraz będę ich parzył, wiesz, rozumiesz, nie wszystkie oczywiście, nie, bo za dużo. Tak kilka, no, trochę też sprzedam, trochę zlekwiduję i tego, owego, widzisz, no, bo mam odsadzane, czas będę dobierał pary i tak dalej, tak zmiana i te coś, tego, owego i będą chodzić, nie, widzisz, no. Tak, a te jakieś takie grubsze jakby były? Co? One latają, takie grube? No oni latają, bo tu jest dużo taki, Niemców. Taki bo tu, zapasiony, wielki? Tu mam bo ja ci powiem, tu mam dużo mam zagranicznych Niemców, tu jest. Aha. Dużo. Jest dużo Niemców. Tamte są jak piłeczki tam. No. Oni teraz tak nie dostają takiego żarcia dobrego, oczywiście, bo wiesz, to, ale wiesz, bo by się zapaśli. A jakby się zapasły, to z gołem nie chodzi. Wiadomo, on musi być skromny i wesoły, tak jak w sporcie, bracie. Nie jesz dużo, a sytne, mało i karoliczny. Tak samo i gołem, bracie, widzisz, no. No także, widzisz, no. Tylko, że tutaj ciemno, tutaj słabo widać, bo tu ciemno, to gówno będzie widać na tym. No ale jak jest, tak jest, ale no, małe okna mają. No okno mam, nie, bo tutaj to też otwiera się, nie? Tu otwieram tak samo, nie? Elegancko do góry, kozaki opuszczam, oni sobie wychodzą, opuszczam i sobie wchodzą, nie? I sobie wchodzą. Jak puszczam do lotu, rozumiesz, czy co? Jak do lotu dolotowałem, no to macie sobie otworzę te, kozaki wchodzimy. Weź, weszedł, a już wyjść i nie wyszedł. A gołąb się nie nauczy kozaków podnosić? No a jak?
No to na to oni są. Ale nie, żeby z tej strony otworzyć. Z tej strony nie wejdzie. Nie nauczy się? Nie, z tej strony nie wejdzie, żeby sobie bo tu blokuje. No wiem, ale nie podniesie sobie sam? Nie, jest nie, nie, nie. Tylko z tamtej strony łepek wsadza, nie? Tryk! I wchodzi, i wchodzi, i wchodzi, i wchodzi. A tak samo i tu. I wchodzi, czy góra, czy dół, to i oni wchodzą. A już wyjść nie wyjdzie, no bo nie ma jak. No. Także pomysłowo, tutaj też mam, ale tu jest kilka, zobacz, tu też jest przyściutko, zobacz, tu ciemno jak w dupie, ale tu też jest kilka, za cztery gołębie są, o widzisz go tu ciemno, nie wiem, jakby światło było, to byś widział. No. A jak one śpią, zima taka jest, one nie zmarzną tu? Nie. One się skupią do kupy? No nie, nie, tu jest ciepło, gołąb to ma widzieć, bracie, to, że, zobacz, jak go złapię, to ci pokażę, żeby zaraz bliska. Ciepło tu nie jest, woda zamarzła. No woda jest, no patrz. O, te małe, tego gnoju ty, chodź. Nie bój się. O, ten gołąb ma kłopot, wisi na nodze. O, opa, gdzieś się tu nam uciekłe. Mógłby zdechnąć. Zobacz, patrz, ładnego. Tylko, że tu ci ciemno nie widać, o tu, o, patrz, o. O, patrz jak jest, widzisz, o. Ładny gołąbek, rozumiesz, o, widzisz, o, widzisz, o, ho, ho. Zobacz. Ale się boją. Boją się, bo są łapane i takiego, nie? Ale... Ale widział pan, że ten się powiesił? On by mógł tutaj zdechnąć, nie? Nie. On tutaj się, wiesz, jak tego, to noga mu tu się zawinęła i mógłby sobie nogę wyrwać, nie? Ale dobrze, żeby tego, no to wiesz, on tak, wie. A tak to nie uciekają, wiesz, tylko teraz tak ucieka, wiesz, tego, a tak to nie uciekają. Zgadza się. No, bo jest obcy, no to i wiesz, zaraz, wiesz, a tak to nie.